widać mnie, czy mnie nie widać? O, teraz mnie widać. Sorry, że się tak gapię do góry, ale tam mam lusterko. Niestety nie mam możliwości podglądu. Wiem, że coś mi tu będzie wystawać, to na pewno. To są sznurki, słuchajcie, ja ich nie odcinam, bo ja na tym wieszam na wieszaku i trudno, będą wychodzić, to trudno. Nie jestem youtuberką, influencerką pierwsza klasa, ale mam nadzieję, że oni mi to wszystko wybaczą. Dobra, zaczynamy. Cześć! Witam się na moim kanale. Fajnie, że jesteś, fajnie, że wpadliście. Jeżeli wpadliście, to znaczy, że jesteście ciekawi, co ja tu robię, po co ja tu jestem i dlaczego nagrywam właśnie ten film. Otóż jestem tutaj po to, żeby trochę pogadać, pozwiedzać, pomontować, przekazać pozytywną energię i ją dostać również. Jeżeli lubicie podróżować, lubicie oglądać totalnie luźne vlogi z jakichkolwiek wyjazdów, chcielibyście się czegoś dowiedzieć, po prostu porozmawiać, pokomentować, bo będzie mi bardzo miło, także zapraszam. Znajdziemy tutaj fajne wyjazdy, fajne miejsca, różne recenzje, opinie. Jak podróżować też tanim kosztem, bo ja się zaliczam, śmiało mogę powiedzieć, do tych osób, które starają się jak najniższym kosztem podróżować. Chciałabym Wam pokazać trochę świata, trochę Polski. Nie wiem, w jakim formacie będą te filmy. Nie będzie ich pewnie aż tak często, bo nie wiem, jak będzie wyglądał mój montaż i czy będę w stanie to wszystko zmontować. Dla mnie ten rok prawdopodobnie będzie dosyć ciekawy, jeżeli chodzi o wyjazdy. Także chciałabym Was ze sobą zabrać, a przy okazji myślę, że będzie to fajna pamiątka i dla mnie, i dla moich bliskich. Troszkę żałuję, że nie zaczęłam tego nagrywać wcześniej, ponieważ zdążyłam zwiedzić parę fajnych miejsc, więcej niż parę. Wtedy nie było mi w głowie w ogóle nagrywać i pokazywać tego innym. Wtedy nie było też ery Instagrama, nie było takiej ery Facebooka, więc jedyne co robiłam to zdjęcia właśnie tym aparatem, który teraz nagrywam. Także trochę żałuję, że wcześniej nie wpadłam na ten pomysł, no ale jakby nie to było mi w głowie, wtedy szykowałam się, wiecie, do matury, YouTube nie był popularny, Instagram ani Facebook, tak jak mówiłam. A szkoda, także chciałabym nadrobić ten stracony czas i pokazać Wam coś więcej i sobie. I mam nadzieję, że fajnie spędzimy razem czas, także trzymajcie kciuki. Nie wiem dokładnie, kiedy będą pojawiać się filmy, bo nie wiem, jak one będą wyglądały, jak je zmontuję. Jest to dla mnie coś nowego, także nie miejcie mi za złe, że wszystkiego nie wiem, że nie wygląda to super profesjonalnie, nie umiem w YouTube. Od razu uprzedzam, że nie jestem profesjonalistką, już to mówiłam. Nie jestem znawczynią, nie znam się na wielu rzeczach. Będę starała się jakby dążyć do tego, żeby to wszystko fajnie wyglądało. Może trochę się poznamy. Fajnie jak będzie jakakolwiek interakcja, ponieważ tęsknię za tym, żeby porozmawiać z kimś na te same tematy, co mnie interesują. Nie jest to wcale łatwe w tych czasach, bo nie każdy ma takie same zainteresowania, a niestety ja jestem osobą, która ma ich bardzo dużo. I czasem mam takie, wiecie, fiu w głowie, to zrobię tu, tu pojadę tam, ale lubię to robić. I lubię ten szalony czas. Czasem biorę sobie za dużo na głowę i nie wiem, czy to też nie będzie za dużo na mojej głowie. Jeżeli będę opowiadać o pewnych rzeczach, to nie miejcie mi za złe, że też wszystkiego nie wiem. Co nie wiem, to doczytam. Tak mnie uczyli w szkole, już chodziłam do technikum turystycznego. I to, czego nie wiedziałam, to doczytałam i powiedziałam. Także myślę, że możemy iść na taki układ. Lubię montować filmy, ale to wiecie, tak dla mnie, na fejsa, nie? Żeby wrzucić, także to się okaże, jak to wyjdzie. Ale mam nadzieję, że wyjdzie i mam nadzieję, że zostaniecie ze mną. Jeżeli jesteście ciekawi, co będę wrzucać, o czym będę opowiadać, bo mam trochę pomysłów na filmy, to zostań ze mną, zasubskrybuj mój kanał, daj łapkę w górę, pokaż, że jesteś. Ja to będę robić dla Was, dla tych, co to oglądają i co chcą być na bieżąco, co chcą się czegoś dowiedzieć, bądź też mi przekazać jakąś wiedzę, konstruktywną krytykę oczywiście też. Życzę Wam udanego weekendu, dnia bądź wieczora. Nie. Nie tak. I co? I tyle. I widzimy się w następnym odcinku. Pa!